Okay, so long story short, one of my viewers, one of my YouTube channel subscribers, gave me this nice tool, sound level detector, as a gift. One day I received a package, and that was it. It was inside, so I'm very happy, and of course I'll be using this tool to measure sound insulation in cars. I'll be testing from now on. Także widzicie, mój samochód w korku. Za mną jest mnóstwo samochodów, obok mnie też. Nawet fajny Merc. Przede mną Mazda. Zobaczymy, ile on teraz generuje przy silniku, który jest włączony. Około 45, góra 46, nawet czasami 44 decybele przy włączonym silniku w korku, jaki pasacik. I jest to świetny wynik, biorąc pod uwagę to, że niektóre diesle generują znacznie więcej na odludziu, na postoju. Zobaczcie. Czter, 43,5 przy dużym ruchu. Przy dużym ruchu miejskim teraz. Poniżej 44 decybeli. No uważam, że świetny wynik. Kabina Merca świetnie jest wyciszona, sami widzicie. Zaraz jeszcze zobaczymy, ile generuje ten samochód hałasu przy wyłączonym silniku z funkcją start-stop. Mamy diesla obok nas. Około 41 decybeli. Z tym, że no... O, jaki piękny Merc, zobaczcie. Niezły samochodzik. Klasyk. W czasie jazdy... Tutaj ten diesel nieszczęsny.
który nam hałasował. Zobaczcie. To jest prawdziwy test wyciszenia kabiny. Korek, tutaj jakieś ściany, więc jeszcze rezonuje bardziej. Cichusieńko jest, nawet z takim głośnym, zobaczcie. Otworzymy szybę. Zamykamy. Z naprawdę głośnymi samochodami obok nas. Około 41 dB, 41 dB w megakorku. Nawet poniżej. Mówiłem wam, że kabina Merca jest genialnie wyciszona. Żal mi będzie się rozstawać z tym samochodem. Na pewno kabina Passata B8 nie jest cichsza. Na pewno, no myślę, że kabina BMW 5 może być podobnie wyciszona, aczkolwiek, no cena.